lekcja pod tytułem Rozwiązywanie układów równań metodą przeciwnych współczynników. Przyjrzyjmy się temu układowi równań. Po pierwsze, co to są współczynniki? Współczynniki liczbowe, czyli liczby, które mnożą nasze niewiadome. O, pierwszy współczynnik to jest 4, tutaj 2, tu 7, tu minus 2. Więc to są współczynniki. A teraz, kiedy one są przeciwne? Wtedy, kiedy są przeciwnych znaków. Czyli przeciwne do 1 będzie minus 1, do 15 minus 15 i tak dalej. No i teraz przyjrzyj się temu układowi równań. Zauważ, że współczynniki, które stoją przy y, są przeciwne. Tu mamy 2, a tu mamy minus 2. Jak to możemy wykorzystać? No, bardzo miły sposób. Mianowicie dodajemy równania stronami. Czyli dodajemy sobie równania stronami. Lewa strona pierwszego równania dodać lewa strona drugiego równania równa się prawa strona pierwszego równania dodać prawa strona drugiego równania. No to dodajmy. Najpierw lewa pierwszego, to jest 4x dodać 2y dodać i teraz lewa strona drugiego równania przepisujemy 7x minus 2y równa się. I teraz prawe strony dodaję. 14 dodać 8. 14 dodać 8. I popatrz. Wykonajmy redukcję wyrazów podobnych. 4x dodać 7x to jest 11x, a 2y dodać minus 2y się znosi. I właśnie na tym sztuczka polega. Że dzięki temu, że te współczynniki są przeciwne przy jednej z niewiadomych, akurat tu się tak trafiło, że przy y, to w czasie tego dodawania stronami, dodajemy równania stronami, lewa dodać lewa, prawa dodać prawa, jedna z niewiadomych znika, redukuje się. Prawą dodajemy, 14 dodać 8, to ile mamy? 22. I teraz łatwo już liczymy x-a. Dzielimy sobie obie strony przez 11 i x wychodzi nam 2. Już mamy połowę rozwiązania. Teraz jak już wiemy, że x równa się 2, to tego x-a do dowolnego z równań podstawiamy, do pierwszego albo do drugiego, jak wolisz. No to weźmy sobie pierwsze, powiedzmy. Czyli mamy, to pierwsze było takie, 4x, na razie tylko przepisuję, plus 2y równa się 14. I teraz w miejsce x-a wstawimy 2. Czyli mamy 4 razy 2 plus 2y równa się 14. Mnożymy, 4 razy 2 to 8, plus 2y równa się 14. Od obu stron odejmuję 8 i mam 2y, a po prawej 14 odjąć 8 to jest 6. Dzielę obie strony przez 2 i y wychodzi 3. I gotowe rozwiązanie. X równe 2, y równe 3. I to jest nasze rozwiązanie. Niejednokrotnie ta metoda przeciwnych współczynników jest szybsza niż metoda przez podstawianie. To tak naprawdę sam musisz uznać, bądź sama musisz uznać, którą z metod zastosujesz. Czy metodę przeciwnych współczynników, czy metodę podstawiania. O ile oczywiście zadanie nie mówi wprost, bo niektóre zadania każą użyć którejś z metod. No ale wracając do tej naszej metody. Przeciwne współczynniki, to znaczy liczby stojące przy literkach. Przeciwne są wtedy, kiedy mają przeciwne znaki. I jak dodamy stronami równania, no to znika ta niewiadoma, która miała przeciwne współczynniki. Tutaj bardzo ładne równanie się przecież zrobiło, które natychmiast rozwiązaliśmy. No ale tak ładnie, kiedy układ równań natychmiast ma przeciwne współczynniki, tak jak tu, to rzadko bywa. Częściej jest tak, że my musimy doprowadzić do takiego stanu, kiedy te współczynniki są przeciwne. O, popatrz. Czy tu widzisz przeciwne współczynniki? Nie ma ich, prawda? Trzeba do tego stanu doprowadzić. W jaki sposób? No, mnożąc, możemy mnożyć, bądź dzielić, albo dodawać, albo odejmować, ale najczęściej to jest mnożenie. Pierwsze, a czasami i drugie. Oba, albo tylko pojedyncze z tych równań przez jakąś liczbę. No przez jaką? Popatrzmy sobie. Najpierw trzeba wytypować, którą to niewiadomą chcemy doprowadzić do tego, żeby miała przeciwne współczynniki. Tą, która wydaje się prostsza, ma mniejszą liczbę przy sobie. Tu znowu kandydatem jest y, bo zobacz, tu jest 1y, a tu 3y.
Ideałem by było tak, gdyby na przykład tu u góry było minus 3y, to wtedy by się zniosło, zredukowało z tym 3. Co zrobić, żeby to było minus 3y? Ano obie strony równania tego pierwszego pomnożyć przez minus 3. Tu tego drugiego w ogóle nie będziemy musieli nic z nim robić. No to pomnóżmy obie strony równania pierwszego przez minus 3. Mnożę. Minus 3 razy 4x plus minus 3 razy y równa się minus 3 razy 1. Drugie równanie bez zmian przepisuję. Z nim nic nie robiłem. Wymnóżmy. Minus 3 razy 4x to jest minus 12x. Minus 3 razy y to jest po prostu minus 3y. No minus 3 razy 1 to jest minus 3. Drugie równanie przepisuję bez zmian. No i zobacz, po tym triku, po tym wymnożeniu, już mam przeciwne współczynniki. Tu jest minus 3, a tu plus 3. Dodaję stronami równania. Lewa dodać lewa, to będzie te 3y się zniosą, zostanie nam tylko minus 12 dodać 9x. Minus 12x dodać 9x to jest minus 3x, a prawa minus 3 dodać 3 to będzie 0. Minus 3x równa się 0, to znaczy, że x równa się 0. Pierwsze równanie już gotowe. Teraz podstawmy sobie ten x równa się 0 na przykład do drugiego równania, o do tego. To mamy 9 razy 0 równa... Ops, za dużo. Tutaj powinno być... Dodać 3y równa się 3. 9 razy 0 to jest 0, czyli mamy 3y równe 3, a więc y równe 1. Gotowe. Jak widzisz, zastosowaliśmy przekształcenie tutaj pierwszego równania, mnożyliśmy je przez minus 3, żeby otrzymać przeciwny współczynnik. Przećwiczmy sobie jeszcze takie 3 triki, czyli 3 takie przekształcenia, bo tak naprawdę w tej metodzie właśnie o to chodzi. Musimy wymyślać coś, żeby się pojawiły przeciwne współczynniki. Przy jednej z literek, przy której wolisz. No popatrzmy, co tutaj mamy. Znowu ten x wygląda tak, że ma większe te liczby, tutaj są mniejsze. No to chcemy doprowadzić do tego, żeby te współczynniki przy y-kach były przeciwne. Już znaki są przeciwne, już jest plus, a tu minus, tylko jeszcze sam współczynnik ma inną wartość. No to co zrobimy? Górę pomnożę przez 8, a dół pomnożę przez 6. Widzisz? Na krzyż. O. I popatrz, co dostaniemy. 8 razy 11x plus 8 razy 6y, 8 razy 20, a dół. 6 razy 4x minus 6 razy 8y, 6 razy minus 6. Mnożymy. I mamy 8 razy 11 to jest 88x plus 8 razy 6 48y, 8 razy 20 160. U dołu 6 razy 4 24x minus 6 razy 8 to jest minus 48y, 6 razy minus 6 minus 36. Patrz, cel osiągnięty. Mamy przeciwne współczynniki. A jak to uzyskałem? Mnożeniem na krzyż. O, prawda? No najczęściej właśnie tak się to robi. Czasami jeszcze trzeba zmienić znak. To już znaki były różne. Tu plus, to a tu minus. Gdyby były same plusy, to wtedy w jednym z tych mnożeń trzeba ustawić, że to będzie minus 8 albo tu minus 6. No i popatrzmy, czy nam to zadziała. Policzę dalej. Dodaję teraz stronami równania. Lewa dodać lewa. 88x plus 24x. To mamy... Tu mamy 112x, minus 48 plus 48 to jest 0, czyli y znikły. 160 minus 36 to jest 124. Teraz już możemy policzyć x-a, dzieląc obie strony przez 112, czyli mamy 124, 112. Oczywiście należałoby skrócić i wyciągnąć całości, ja już to sobie daruję. X-a mamy policzonego, czyli teraz wybierzmy któreś z tych równań. Pierwsze albo drugie i z niego wyznaczymy sobie y-ka. No może tym razem pierwsze weźmiemy. Czyli mamy 88 razy x, czyli razy 124, 112, plus 48y równa się 160. No skomplikowane to wyszło. Nie będę czasu tutaj tracił na...
zmieszania, z tego wyznaczymy sobie Y. Po chwili obliczeń. Jakby nie tym się tutaj chcę zajmować, tylko chcę właśnie, chciałem Ci pokazać, jak doprowadziłem do przeciwnych współczynników metodą mnożenia na krzyż. Powalczmy z następnym przykładem. Proszę bardzo. Tu znowu co sobie wybierzemy? O, tu znowu mamy plus, minus, czyli tylko teraz trzeba odwrócić jednym słowem, znaleźć takie współczynniki, żeby wartość liczbowa była ta sama. Plus i minus już gotowe. No to znowu mnożymy na krzyż. Tu jest 2y, no to mnożymy razy 2 górę. Tu jest 3y, to mnożymy razy 3 dół. No to mnóżmy. Góra 2 razy 4x plus 2 razy 3y równa się 2 razy 7. Dół 3 razy 3x minus 3 razy 2y, 3 razy 5. Pomnóżmy, u góry mamy 2 razy 4, 8x, plus 2 razy 3, 6y, 2 razy 7, 14, u dołu 3 razy 3, to 9x, minus 3 razy 2, 6y, 3 razy 5, 15. No i proszę bardzo, dodajemy stronami, to zniosą się te y i zostanie 8x plus 9, czyli 17x, a tu 14 plus 15, czyli 29. Z tego obliczamy x-a, a później obliczamy sobie Y. Więc znowu zastosowaliśmy mnożenie na krzyż. Jeszcze jeden przypadek, popatrzmy. No, tutaj cóż mamy? Już nie ma nigdzie minusa, więc pretendent do tego, gdzie będziemy szukali współczynników przeciwnych, nie jest od razu wskazany. No to co sobie wybierzemy? Może dla odmiany wybierzmy sobie X, bo do tej pory same Y były. Czyli po pierwsze, będziemy mnożyli na krzyż. Tu dwójka przy x-ach, to my dwójkę u góry. Tu trójka przy x-ach, to trójkę u dołu. Tylko jeszcze samo to mnożenie nic nie da, bo będzie tu 6 i tu 6, ale my chcemy, żeby było gdzieś minus, prawda? No to albo u góry, albo u dołu mnożymy przez minus. Które wybierasz? No niech będzie dolne. Tak mi się wydawało, że mówiłeś, a jak nie, to zmyślam. U dołu będzie minus. Czyli nie dość, że na krzyż, jak widzisz, znowu mnożymy na krzyż, bo tym razem sięgamy do x-ów, to jeszcze musieliśmy od razu w jednym z tych stawić minusa. Poprzednio nie było tej konieczności, bo minus już czekał. A jak go nie ma, to trzeba jeszcze przy mnożeniu tego minusa dorzucić. No to teraz mnożymy. 2 razy pierwsze. 2 razy 3x plus 2 razy 5y równa się 2 razy 2. U dołu. Minus 3 razy 2x plus minus 3 razy 2y równa się minus 3, minus 3 razy minus 3. Tutaj też było minus 3 przez przypadek. Pomnóżmy. 2 razy 3x 6x, 2 razy 5y 10y, 2 razy 2 to 4. Minus 3 razy 2x to minus 6x, minus 3 razy 2y to minus 6y. Minus 3 razy minus 3, 9. No i już mamy...